Witam Was serdecznie na serii filmów, które będą związane z dropshippingiem. Znajduję się na kanale, który zajmuje się motywacją, rozwojem osobistym, ale głównie sprzedażą w internecie, e-commerce'em, sposobami zarabiania jako młody, początkujący człowiek, jako osoba, która szukasz tematyki związanej właśnie z dropshippingiem, zamawianiem na stan, ale także importem z Chin. Jeżeli szukasz takiej wiedzy, to trafiłeś idealnie. Ten kanał ma wiele filmów, już ponad 700, gdzie dzielę się darmową wiedzą i właśnie ta seria, którą teraz tworzę, seria będzie składała się z 4 filmów, pokażę Ci, w jaki sposób od początku zainteresować się tematyką dropshippingu. Ta seria będzie skierowana tylko i wyłącznie na temat dropshippingu, więc jeżeli szukasz wiedzy o tym, to powiem Ci od początku, czym jest dropshipping, powiem Ci, w jaki sposób szukać produktów, w jaki sposób zintegrować hurtownie dropshippingowe z Allegro i najważniejsze, jak szukać dochodowych produktów po to, żebyś nie brodził, po to, żebyś nie tracił swojej energii na to, że nie wychodzi, że stresujesz się tym początkiem. Ja wiem, o czym mówisz, ja wiem, co jest problemem, ponieważ parę lat temu robiłem to, co ty. Na samym początku opowiem Ci też, kim ja jestem, dlaczego miałbyś mnie słuchać, dlaczego miałbyś oglądać serię tych filmów i czy to, co ja mówię, to jest coś, co będzie wartościowe dla Ciebie i czy będziesz miał z tego jakiś pożytek. Ja ponad 15 lat zajmowałem się sprzedażą rzeczy, można powiedzieć, w tradycji, czyli pracowałem w firmach, które produkowały, które importowały. Przeszedłem wszystkie te szczeble od zieloniaka, od osoby, która wchodziła 15 lat temu do handlu jako przedstawiciel handlowy, jako osoba, która nie wie co z czym, w jaki sposób zainteresować produktem, jakie są techniki sprzedażowe, jak zamykać sprzedaż. Przez 15 lat przeszedłem przez kilka firm, przez kilka, można powiedzieć, szczebli mojej kariery i ta wiedza jest naprawdę wieloletnia i bardzo obszerna. Korzystałem też z wielu szkoleń, uczestniczyłem w wielu szkoleniach z profesjonalistami, osobami, które zjadły zęby, można powiedzieć, na tej sprzedaży, więc wiem wszystko od strony sprzedażowej, od strony fizycznej, przeżyłem to, przerobiłem, ale także od 3 lat działam w biznesie online, w e-commerce, gdzie kontakt z klientem jest inny, na odległość, gdzie musisz rozbić te wątpliwości na zasadzie aukcji, na budowaniu aukcji, musisz budować aukcję na podstawie słów kluczowych, zainteresować klienta miniaturą, zbudować ofertę, która spowoduje, że kupi ten klient właśnie do Ciebie, od Ciebie. Najpierw znajdzie Cię w internecie, znajdzie Cię na Allegro, znajdzie Twój produkt, a później domknie sprzedaż na podstawie oferty, sprzedaży, którą pokaże Ci tutaj zarys tego, co musisz zrobić, aby to się wszystko udało i abyś nie zniechęcił się na samym początku i żeby to nie była Twoja 5-minutowa przygoda ze sprzedażą w internecie, tylko jeżeli szukasz dodatkowych pieniędzy, szukasz sposobu na budowanie swojego biznesu, swojej samodzielności, edukacji, to jest to kanał, który właśnie Cię przez te schody, przez tę drogę poprowadzi. Jeżeli będzie tu wartość, to mam dla Ciebie propozycję. Zasubskrybuj ten kanał, wciśnij dzwoneczek, lajkuj, pisz komentarze po to, żeby razem ze mną budować tą społeczność, budować kanał, w którym będziemy mogli dzielić się tą wiedzą. Wy będziecie pytali, ja będę odpowiadał, ale poprzez tą całą interakcję będziemy się rozwijali, bo nauka jest przez całe życie. Jeżeli stwierdzisz, że naukę skończyłeś na liceum, na technikum, na studiach, że to już jest koniec i nie musisz nic, możesz leżeć, pachnieć i to będzie ok, to nie. Jeżeli chcesz się rozwijać, chcesz zarabiać więcej, chcesz czuć
satysfakcję z tego, co robisz, to musisz się edukować całe życie. Więc będzie mi bardzo miło, jeżeli dołączysz do tego kanału, dołączysz do tej społeczności i będziesz tworzyć i edukować się właśnie z tych treści, które za darmo Ci tutaj udostępniam. Jeżeli chciałbyś z kolei uczestniczyć w płatnych kursach, gdzie tam pokazuję Ci palcem krok po kroku, co masz robić, to zapraszam Cię do linków poniżej, ale nie ma tu ciśnienia. To szkolenie jest darmowe i będzie mi miło, jeżeli dołączysz do niego i przejdziesz je, a później podzielisz się opinią na jego temat. Dzisiaj w pierwszym odcinku, jednym z czterech, opowiem Ci o podstawach dropshippingu. Czym jest ten dropshipping i na co zwrócić uwagę. Więc jeżeli jesteś gotowy, to przygotuj kartkę, długopis, zacznij słuchać, weź wszystkie czasomilacze, wyłącz telefony, telewizory, pozamykaj dzieci w pokojach razem z mężem albo z żoną i zaczynamy w tematach, które może zmienią Twoje życie i ten czteroodcinkowy serial może zmienić Twoje postrzeganie biznesu i postrzeganie Twojej przyszłości, jeśli chodzi o sprzedaż w internecie. Dzisiaj mamy odcinek woli wstępu, następnie zajmiemy się wyjaśnieniem sobie, czym jest dropshipping. Na drugiej lekcji zajmiemy się hurtowniami dropshippingowymi, pokażę Ci przykładowe hurtownie oraz w jaki sposób szukać, jak korzystać z list hurtowni dropshippingowych, w jaki sposób komunikować się z hurtowniami i jak do nich pisać. Trzeci odcinek będzie dotyczył integracji Allegro z hurtowniami dropshippingowymi. W jaki sposób to robić i za pomocą jakiego programu możesz to zrobić. Ta trójeczka trochę uciekła na dół, ale to nie ma znaczenia. I czwarta lekcja będzie, w jaki sposób szukać tych dochodowych produktów, tak abyś w tym gąszczu tych wszystkich produktów potrafił znaleźć te perełki, które pomogą Ci i pozwolą zarabiać pieniądze. Więc działamy, jedziemy dalej. Wstępem było dzisiaj wyjaśnienie Tobie, czym te całe czteroodcinkowe spotkanie nasze, na czym będzie polegało. Czy będziesz taki uśmiechnięty jak ta paczunia, czy będziesz zrezygnowany i stwierdzisz, że ten biznes nie jest dla Ciebie, że to jest trudne i że sobie z tym nie poradzisz. Opowiem Ci dzisiaj, czym jest dropshipping, bo dropshipping ogólnie jest szeroko rozpowszechniany. Każdy się chwali tym dropshippingiem, że można tu zarobić miliony, można budować domy, jeździć Porsche'ami i nie wiadomo co jeszcze, że to przychodzi tak łatwo. A tak naprawdę, jeżeli ktoś był kiedyś w życiu przedsiębiorcą, to wie, że nic nie przychodzi łatwo. Są przypadki, przypadki, że coś wychodzi, nie wiem, mega łatwo, ale w większości, będąc przedsiębiorcą, wszystko to jest żmudne, trudne na samym początku. Dopiero kiedy zrozumiesz cały ten system, popełnisz wystarczającą ilość błędów, to stwierdzisz, że jesteś już na tyle twardy, na tyle twarda, że możesz działać w tym biznesie i że nic Cię nie załamie i że będziesz przedsiębiorcą. Być przedsiębiorcą to rozumieć wszystkie problemy tego świata, wszystkie techniki księgowe, sprzedażowe, rachowanie, koszty, straty, zarobki, dochody, procenty, ZUS-y. Tego jest naprawdę dużo. Nie jakby zniechęcaj się tym moim gadaniem, po prostu na sam początku chcę Ci powiedzieć, że musisz przejść tą wiedzę, musisz to zrozumieć i musisz w końcu działać, bo bez działania, od samego słuchania, możesz przejrzeć moje wszystkie filmy, moich kolegów, koleżanek, mojej konkurencji, wszystkie oddechy do dechy. Ale to nie ma znaczenia, ponieważ dopiero w boju, w bitwie, w działaniu kreuje się właśnie Twoja pomysłowość i sposób na to, aby sprzedawać i zarabiać coraz więcej i popełniać coraz mniej błędów, ale musisz je popełnić, żeby zrozumieć, na czym to wszystko polega. Opowiem Ci teraz o schemacie, w jakim działa dropshipping. Co to jest? Tutaj masz trzy ilustracje. Na pierwszej ilustracji pokazane jest
Mietek, gościu, który siedzi przed komputerem i kupuje sobie produkty na Allegro. Wiadomo, że Allegro to jest naprawdę jedno z najlepszych miejsc na dzisiaj, jeżeli nie najlepsze, gdzie każdy Polak wie, co to jest Allegro. Większość z nas kupowało i kupuje tam produkty, więc jest tam klient, nie musisz go szukać. On tam jest, wystarczy, że zrozumiesz zasady rządzące na Allegro, które się ciągle zmieniają, ale jeżeli chcesz grać, to musisz poznać warunki grania, zasady gry i po prostu iść razem z nimi i na bieżąco się zmieniać, udoskonalać i odświeżać. Z drugiej strony jesteś ty, gość, pani, pan, chłopak, dziewczyna, ktokolwiek mnie teraz ogląda i ogląda ten film. Możesz to robić z każdego miejsca na tej planecie, ponieważ dropshipping to metoda, która nie wymaga od Ciebie posiadania towaru. Nawiązujesz współpracę z hurtowniami. Tutaj jest grafika pokazująca hurtownie, czyli firmy, budynki, przedsiębiorstwa, etc., etc., które zajmują się fizycznym produktem, mają research związany z produktami, mają fajne produkty w dobrej cenie i chcą się z Tobą podzielić możliwością sprzedaży, czyli oni się podzielą prowizją za to, że Ty sprzedasz, a udostępnią Ci całą gamę swoich produktów, które Ty wystawisz na Allegro, które będzie Twój klient widział na Twoją aukcję, Twoją ofertę, będzie widział na Twoim koncie na Allegro. Jak to się dzieje? To będziemy trochę więcej mówili przy okazji hurtowni dropshippingowych. Teraz Ci tylko w skrócie opowiem, jaki jest przepływ jakby pieniądza i produktu i doprowadzenie do sprzedaży. Ten klient, który siedzi sobie na wygodnym foteliku, klika sobie, szuka produktów, znalazł Twoją ofertę, kupił i pieniądze lądują do Ciebie. Ty ten zakup widzisz u siebie jako sprzedaż produktu. Jeżeli już masz pieniądze, jeżeli masz zamówienie, to wysyłasz swoje zamówienie tego produktu w cenach, które masz już ustalone wcześniej, czyli odpowiednio niższe, do hurtowni i hurtownia, pomijając Ciebie, chyba że chcesz do siebie zamawiać i wysyłać, ale to już koszty są wtedy dużo większe i nie wiem, czy zarobisz, oni wysyłają te produkty za Ciebie do klienta. Realizują Twoje zamówienie bezpośrednio od siebie, odpowiednio to pakując, najczęściej bez żadnych swoich logo. Jeżeli sprzedajesz w Smarcie, wysyłasz też swój list przewozowy i ta hurtownia Twoim listem przewozowym, czyli Twoje dane, dane klienta wysyłają bezpośrednio do klienta i ta transakcja, tutaj pokazany jest zegarek przykładowo, jest zamykana, czyli Ty dostajesz pieniądze od klienta ostateczne. Zamawiasz tymi pieniędzmi, czyli mniejszymi, te, które hurtownia Tobie wyznaczyła, do hurtowni. Hurtownia pakuje, najczęściej to trwa jeden lub dwa dni robocze, najczęściej powinno to być jeden, żebyś jak najszybciej wysłał tą przesyłkę i ona wysyła ten produkt do klienta i tu transakcja się zakończa, masz prowizję od tego produktu, hurtownie najczęściej, to w zależności jakie musisz to na początku ustalić z tymi hurtowniami, odbierają zwroty, rozpatrują reklamacje, możesz mieć faktury pojedyncze lub zbiorcze, możesz mieć kredyt kupiecki, dodatkowe jakieś rabaty związane z wolumenem sprzedaży Twojej. To jest wszystko indywidualne, w zależności od hurtowni, od asortymentu. Ja nie pchałbym się w produkty odzieżowe, ponieważ jest tam wiele zwrotów. I taka moja podpowiedź, im droższe produkty, tym więcej pieniędzy zostaje u Ciebie. Nie baw się w drobnice, ponieważ możesz się tam narobić tyle samo zamówień. 200-300 zamówień wyślesz, księgowa Ci naliczy dużo kasy za te wypisywanie faktur. Ty się narobisz klikając, a zarobisz albo w ogóle, albo bardzo mało, więc im droższe produkty w dropshippingu, tym więcej pieniędzy zostaje dla Ciebie. Myślę, że na ten pierwszy taki Twój kontakt z dropshippingiem, jeżeli to jest pierwszy kontakt, wystarczy. Zastanów się właśnie nad tym obiegiem, czy Ty to rozumiesz, czy wiesz, jaki jest obieg
produktu, czy rozumiesz to, że nie musisz mieć tego produktu, że wystarczy zintegrowanie hurtowni dropshippingowej za pomocą programu i wystawienie tego na ofertę, tych ofert na Twoich kontach na Allegro, o czym więcej będziemy mówili w kolejnych filmach, ale dzisiaj pokazuję Ci zarys tej wiedzy, zarys tego serialu czteroczęściowego, więc jeżeli masz już na tym etapie jakieś pytania, to śmiało pisz pod filmem, korzystaj z linków, które tam Ci udostępniłem. Jeżeli chcesz skorzystać z moich kursów, to przejdź na moją platformę bartoszandruszko.pl i skorzystaj z kursów, które tam się pojawiają. Teraz dopracowuję kurs taki, można powiedzieć, globalny, największy, czyli import z Chin, dropshipping, zamawianie na stan. Jeżeli chciałbyś się już zapisać i skorzystać z najlepszych warunków, które się pojawią, z najlepszej ceny, to napisz już teraz do mnie. Ja będę zbierał te maile. Jeżeli pojawi się ten kurs, to wyślę Ci specjalną, promocyjną, przedsprzedażową ofertę. Bądź pierwszy i skorzystaj. A teraz już zapraszam Cię na kolejne filmy. 2 z 4, 3 z 4 i 4 z 4. Jeżeli będzie już ta seria skończona, podlinkuję pod tym pierwszym filmem i pod kolejnymi następnymi. A za dzisiaj Ci serdecznie dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymaj się. Cześć.